Hej, ja jestem Buba i witam was w takim nietypowym odcinku z Gothica. Gothic słynie z tego, że bardzo dobrze gra się w Gothica w sumie na samej klawiaturze nie używając myszki. Do tej pory mnóstwo ludzi nadal tylko gra na klawiaturze nie używając w ogóle myszki. I dzisiaj coś mnie tchnęło, tak sobie pomyślałem, ciekawe czy dałoby się pokonać kogokolwiek w Gothicu używając swojego tylko i wyłącznie głosu. Do tego właśnie celu ściągnąłem program, który za pomocą komend głosowych pozwalał mi poruszać postacią w grze. Pozostało teraz tylko i wyłącznie wymyślić komendy, za pomocą których będę mógł sterować bezimiennym, no i oczywiście walczyć, bo to jest nasz cel w tym filmie. Na samym początku zrobiłem sobie tylko parę komend, żeby ruszać do przodu, do tyłu, na boki, robić jakieś strefy, wyciągać broń i oczywiście móc walczyć za pomocą przytrzymania kontrola. I tak naprawdę dopiero w późniejszej części filmu zorientowałem się, że trzymanie lewego przycisku myszy, a nie kontrola do walki byłoby znacznie lepszym rozwiązaniem. Dobra, może spróbujmy po prostu tak. Mam prawie wszystko chyba, nie pominąłem czegoś. Zobaczymy w trakcie, w planie oczywiście. Okej, pierwszy test. Weapon. Działa. Up. Back. Left. Right. Strafe left. Strafe right. Back. Attack. Up. Attack. Up. Chyba działa, można przetestować to w sumie na pierwszym przeciwniku. Lecimy. Moi drodzy, lecimy. Weapon. Ręce tutaj. Up. Left. Right. Up. O nie, up. Żeby przejść dalej, musiałem zdecydowanie jeszcze dodać kilka komend, mianowicie krótką strefę w lewo, krótką strefę w prawo oraz żebym szedł do przodu dużo szybciej, bo jak widzicie tu up i on porusza się pół metra do przodu, przez co tylko tracę czas i nie mogę tak naprawdę dotrzeć nawet do wilka, żeby spróbować z nim zawalczyć. Dlatego najzwyczajniej się dodałem jeszcze kolejne trzy komendy. Krótka strefa w lewo, krótka strefa w prawo, no i oczywiście taki dłuższy dystans do przejścia do przodu. Okej, znowu test kolejnych. Short left. Short right. Okej, teraz możemy sobie przynajmniej balansować kamerę dobrze. Forward. Okej, przez półtorej sekundy. Okej. Zobaczymy, czy ubijemy wilka, moi drodzy. Weapon. Okej. Forward. No dawaj, bezimienny, przecież mówię wyraźnie. Forward. Dobra. Co mi to wykrywa w ogóle? Middleware own follow its phone logs slowly done as followed phone logs slumlords. Co? Co ty programie wykrywasz w ogóle? Halo? Forward! Musiałem wprowadzić kolejne poprawki już do komendy forward, bo niestety Windows nie wykrywał tej oto komendy. Kwestia jest taka, że nie dało się ustawić języka polskiego do wykrywania komend w Windowsie, bo Windows tylko obsługuje bodajże 7 języków, jeśli chodzi oczywiście o komendy głosowe. Dlatego wybrałem angielski, no i musiałem po prostu znaleźć takie słowa, które program nie będzie wykrywał jakoś dziwnie. To też pewnie zależy od akcentu naszego europejskiego. Nie potrafimy do końca dokładnie powiedzieć słów, czy też wymówić słów w innych językach, dlatego no, musiałem się troszeczkę pomęczyć. Far. Weapon. Attack. Musimy poczekać, aż do nas przyjdzie. Back! Nie! Kurde!
Back! Atak! Up! Back! No i po kilkunastu próbach nareszcie nadszedł ten moment, ten jeden jedyny, w którym pokonamy cholernego wilca. Atak. Up. Back. Up. Up. Back. Back. Up. Up. Back. Back. Up. Up. Back. Back. Up. Up. Jest! Wilk pokonany! Jest! Dobra. Co to ma być w ogóle? O matko. Dobra, wilk pokonany młody. Jest! Kurde. O matko, no nie. Nie wierzę po prostu. I teraz nadszedł czas na nasz gwóźdź programu. Trzeba pokonać Moe i będę to chciał zrobić w tym odcinku. Problem z Moe jest taki, że trzeba faktycznie z nim na początku pogadać, wybrać dialog, dopiero potem można z nim walczyć. Przez to jest przewaga. Oczywiście dla przeciwnika. No ale cóż, będziemy starać się jak najbardziej tutaj go przycisnąć i w końcu go pokonać. Ale ta walka już nie jest taka łatwa jak z młodym wilkiem. Jednak Moe ma te swoje kryty i potrafi zabić bardzo szybko. Kurduplu! Weapon! Back! Atak! Back! Pokaż mu! Back! Daj mu popalić! Back! Uderz go! Back! Nieźle. Będzie ciężko, będzie bardzo ciężko. No, jest jedna kwestia. Zastanawiam się, czy możemy podejść do niego z wyciągniętą bronią. Weapon. Doprawdy? Up. A to będzie jeszcze gorzej. Far. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Hej, nie. Można, dobra. Czego tutaj szuka? Back. Zawsze to Back. Pokaż mu! Atak. Nie to up. Pokaż mu. Up. Nieźle. Ja mylę atak z upem i potem się przez to pierdzieli, bo zamiast ja nie mogę atakować, tylko muszę do przodu. Pokaż mu popalić. Nieźle. Moe mnie obszedł. Niedobrze. Jak on będzie mnie obchodzić, będę miał problem, nie? Ten frajer nie ma nawet złota. Jestem debilem, przecież tutaj nie trzeba z Moe, nie trzeba się cofać do tyłu, wystarczy blokować, czy muszę krócej S nacisnąć. I Boże, weteran Gotika. Dodałem sobie kolejną komendę, jaką jest Shield. Tylko i wyłącznie po to, żeby to był właśnie taki krótki odskok do tyłu, który daje mi wtedy możliwość blokowania. Starałem się go skracać w trakcie, jak najmniej, tylko po to, żeby faktycznie była ta animacja bloku. Jeśli za długo przytrzymamy klawisz, po prostu S, to nasza postać będzie się cofać przez długi, długi okres. A tego nie chcemy, my chcemy po prostu zablokować cios. A tak. Pracuję niemal. Za mało masz problemów? Yes! Shield. A tak. Nie ten, czemu znowu powiedziałem atak? Jak ja jestem głupi. Ten frajer nie ma nawet złota. Po kolejnych kilkunastu lub kilkudziesięciu wywrotkach stwierdziłem, że po prostu pójdę na farmę Lobarta zrobić jeszcze jedną rzecz. Poszedłem zrobić questa dla Lobarta z zebraniem rzepy, potem oczywiście jeszcze skoczyłem do Hildy zanieść tą rzepę oraz wziąć od niej questa na patelnię. To nam daje dodatkowe 20 chyba złotych monet, dzięki czemu już po wykonaniu questa dla samego Lobarta i zebraniu mieszka z karczmy Cardiffa byłem w stanie najzwyczajniej w świecie kupić ubranie farmera. Ubranie farmera da mi tam jakieś 10 bodajże czy 15 odporności na wszystkie rzeczy typu miecze właśnie i strzały. I to zdecydowanie ułatwi mi robotę z Moe, bo Moe nie będzie mi już krytami zabijał na hita, a na 3, może 2. Shield. Up. Shield. Nieźle. Shield.
Up. Nieźle. Shield. Nieźle. Shield. Up. Shield. 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 Nieźle. Up. Two. Nieźle. Up. Two. Nieźle. Up. Two. Nie no, to trzeba jakoś inaczej zrobić. W taki sposób go nie pokonamy. To nie ma najmniejszych nawet szans, żeby go tak pokonać. On pierwszego hitka zawsze wypłaci, nie zdąży po prostu, bo jest wiadomo ten lag między atakiem. Potrzebujemy coś wykminić, żeby można było uderzyć jednocześnie i zablokować. Musiałbym, ciekawe czy da się zrobić jakieś makro właśnie na zasadzie takiej, że on wtedy atakuje i broni się. Atakuje, broni się, a wtedy możemy sobie wiadomo bakiem wrócić do tyłu, nie? I tak się właśnie teraz zastanawiam, jak by to można było zrobić. Bo tak jakbyśmy na tych poszczególnych, pojedynczych komendach raczej nie damy rady go pokonać. Musielibyśmy szybciej reagować, a to jest niemożliwe przez program. Musielibyśmy zrobić coś takiego jak combo i wtedy trzeba by było dać W i S. I to by było combo po prostu. Coś takiego musimy wymyślić. Jak to zrobić? No i zacząłem sobie kminić, patrzeć jakieś makro, może ustawiać jakoś podwójnie, jakieś sety ustawiać do klawiszy, szukać czegoś innego i faktycznie zauważyłem, że w pewnym momencie możemy sobie do jednej komendy przypisać kilka naraz wartości, kilka naraz klawiszy, tylko trzeba po prostu oddzielić od siebie delayem. I po oddzieleniu siebie, od siebie ich delayem mamy już te działające w miarę combo. Tylko oczywiście no te początkowe combo, które stworzyłem, nie dość, że słowo combo nie działa za dobrze, to jeszcze jest za krótki delay. Combo. Kombo. Kombo. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Okej, okay, to może działać, to może działać. Zaraz jeszcze zobaczymy. Kombo. Kombo. No i to jest moment właśnie, w którym postanowiłem odbindować sobie kontrol z ataku. Właściwie on zostanie, tylko po prostu nie będę go używał. I zbindować sobie lewy przycisk myszy na komendę mouse po prostu. Zdecydowanie tak jest dużo lepiej, bo sam kontrol sprawia to, że przeciwnik, tak powiem, miga i czasami nasze komendy z niej są wyłapywane, bo nakładają się tak jakby na siebie. Mouse. Stop. O! Podświetla się i nie muszę trzymać kontrola, to może będzie lepiej, bo zobaczcie, jak powiem mouse, to się podświetla, czyli już jestem nacelowany na niego. Jak powiem stop, stop. To przestaje na niego nacelować i mogę się normalnie poruszać. Teraz może się uda. Spróbujmy. Kombo! 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 Mówię kombo bezimienny! O co? Czemu on nie może atakować? O co tu chodzi? Cholera jasna, no! Kurde! Kombo! 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 Kombo. Kombo. Nieźle. Kombo. 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 Kombo, kurwa! Back. Back. Kombo. Kombo! No i właśnie to jest ten moment, w którym faktycznie się troszeczkę zdenerwowałem na to kombo, bo te kombo wyłapowało jakoś dziwnie. Czasami jakiś kurde slambak, jakiś czasami jakiś bagno. Nie wiem co ten program, a właściwie Windows, bo to jest... Program to jest tylko i wyłącznie łącznik pomiędzy mową w Windowsie, a samym programem. Dlatego to nie jest wina programu, to jest wina samego Windowsa i wykrywania głosu. Dlatego będę starał się szukać kolejnego słowa, troszeczkę sobie zmienię delay pomiędzy blokowaniem a atakiem i jakoś powoli będziemy szli do przodu, no ale mimo, że przejdziemy na kolejne słowo go, to też nie do końca nam pomoże, dopiero jak przejdziemy na unlike. To się dopiero coś uda osiągnąć. Go! Go! Stop! Go! Stop! Back! 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 Go! Go! Nieźle! Tutaj trzeba dobry timing złapać. Jak złapię idealny timing, żeby wlecieć z dobrą komendą, z tym moim combo, to powinienem to ugrać, ale to jest tak ciężkie zrobić, bo jest ten delay cholerny i nie wiem kiedy, w którym momencie zacząć atakować. Go! Go! Nieźle!
Go! 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 Stop! Go! 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 Unlike! 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 Stop! Unlike! 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 Stop! Unlike! 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 W tym momencie znalazłem już taki w miarę idealny wręcz timing. Naprawdę już można było się tutaj, kurde, pokusić o zwycięstwo. No naprawdę, niewiele brakowało. Już taki przeszczęśliwy w pewnym momencie byłem. Kciuki w górę, mówię, dam radę, dam radę. No cóż. Unlike. 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 Unlike! Unlike! Bezimienny, kurwa, unlike! Stop! Unlike. 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 Stop. Unlike. 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 Unlike, unlike. I gdy już powoli zaczynałem tracić tą nadzieję, już miałem naprawdę dość tego, chciałem to rzucić wszystko w diabły, stwierdziłem, że to jest chyba najprawdopodobniej niewykonalne. Starałem się jak mogłem, robiłem wszystkie komendy, zmieniałem timingi i tak dalej. I w końcu nadeszła ta wiekopomna chwila. Moe nareszcie będzie gryzł ziemię. Unlike, 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 unlike. Unlike, 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 unlike. Unlike, 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 unlike. Jest! Jest! Nareszcie! Kurde! O matko! Weapon. Stop! Weapon! Jest! 4 kurwa godziny! Udało się! O matko! O Boże! Jeszcze zobaczymy. O Boże! O matko! Jest! Jest! Back! 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 Left! Mouse! Stop! Jest! 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 Musiałem to potwierdzenie. Musiałem to potwierdzenie. Shield! 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 Fuck! Mouse! Stop! Jest! Pokonałem go! O kurwa! Jest! Nareszcie! 4 godziny! Easy! Easy! No tak może nie do końca easy, ale na szczęście udało się. Było mega ciężko, naprawdę mega ciężko, ale jak widzicie, samym głosem da się pokonać przeciwnika w Gothiku. Był nim Moe, może nie jest jakiś super mega potężny NPC, ale jednak dał mi trochę w kości. To by było tyle, ja jestem Buba i na razie, trzymajcie się.